zombie. Dokładnie 72 kg. Punch zombie. 71 700. Pamiętaj o nokaucie. Będziesz pamiętał? Pamiętam. Obiecałeś. Dostajesz. Słuchałem się trenerów, wykonam plan, zrobię to, co mam jutro zrobić, jestem na to gotowy. Filip może słuchać trenerów, ale żeby były jakiekolwiek szanse na wygranie, to jego trenerzy musieliby tutaj wejść do walki ze mną, a nie on. Na BetClicku, który sponsoruje ten film, wciąż obowiązuje promocja gry bez podatku. Dlatego pokażę wam dzisiaj kilka pewniaczków na zbliżającą się galę Fame 22. Oto moje przewidywania. Owczarz, Greg, Gimpson, Parke, Wiewiór i Załęcki. Tak jak powiedziałem, są to tylko moje przewidywania i nie muszą być one trafne. W opisie znajdziecie szczegóły co do trwającej promocji, a także przeczytacie, co da wam mój kod SEP4. Obstawianie jest tylko dla osób pełnoletnich, grajcie odpowiedzialnie za niewysokie sumy. Na scenę zapraszamy bohaterów drugiej walki! Paweł! 93, 500... Stormin! 9400! Oj, 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 oj! Tutaj się zadziało! Easy shot. Wiesz za co? Za klapka. Nigdy w życiu tak nie rób, okej? Okay? 1-1, okej? Okay? Tomorrow will be 20-0. We see. I give you two rounds up. Two rounds for you. And third round, your face will be damaged. Yeah, 100, I believe. 100%. Two rounds. I give you two rounds, okej? Okay? First two rounds is your chance and the third round, dead. Ależ tu się zadziało, doszło do konfrontacji. To była odpowiedź Pawła Tyburskiego na to, co wydarzyło się na jednym ze spotkań face to face. Tam klapkiem uderzył swojego rywala Norman Stormy Park. To była odpowiedź ze strony Pawła Tyburskiego. Powiedział Norman, że da mu jutro dwie rundy w tym pojedynku, a potem w trzeciej wszystko zakończy się 20-0 i nie odpuści mu ani centymetra tej klatki w formule MMA. Musiałem mu oddać, wiesz, to jest taki charakterny odruch, no, z partyzanta klapkiem mi zajebał, więc musiało być 1-1. Ja rozumiem, że Norman to jest show i to w sumie zagrzał mnie i sprowokował tę sytuację, więc kurwa też nam by wyrwał. Jest 1-1 i teraz zobaczymy, kto jutro podniesie rękę w górę. Tyle Paweł Tuberski przed jutrzejszym pojedynkiem, natomiast odpowiedź ze strony Normana Parka. What's your thought about this situation, about this fight? It was a good shot. It was a nice shot, eh? It was a good one. He got me off guard. I didn't think he was going to do it, but the big woman has balls. Big woman has the balls. But tomorrow night, we put on a good fight. I'm interested because I think this is the first time the Fame have three disciplines, boxing, kickboxing, MMA, first time ever. And I respect, you know, he's young, he's tough, but it's not going to be enough. Heart for him is not going to be enough because I am more skilled anywhere. I know I have tough chin, good conditioning, I'm good ground and pound, and now I know the Fame have elbows, which is my dangerous weapon. This is the first time they have the elbows, so I think the big woman should try and knock me out in two rounds because I went on the ground and I elbow, I'll say, Pablo, my friend, just give up. Give up and I'll buy you a drink after the fight. Just give up, I'll buy you the drink and it's all over. Easy. Just take the easy way out. No problem, my friend. Powiedział, że to był dobry strzał, że docenia strzał przeciwnika, natomiast on ma twardą szczękę. Jutro Paweł Tyburski zderzy się ze ścianą, bo odda mu dwie rundy, natomiast w trzeciej będzie go błagał o litość. Teraz! 91-200! Dawid! 92-700! Tu nie będzie żadnych rzucanych słów, tu będą głębokie spojrzenia. Jeszcze próba zyskania przewagi psychologicznej przed jutrzejszą konfrontacją. Przestudiowali siebie teraz głębokimi spojrzeniami. Jest intensywnie, natomiast jest także masa szacunku. Wy pewnie wejdziecie do tej klatki udowodnić, że wiek to tylko liczba. Oczywiście, że tak. Myślę, że będzie zajebista walka, twarda przede wszystkim. I chcę Dawidowi przekazać, że od jutra jest moim celem sportowym numer jeden. Ale tylko celem sportowym, także i życzę sobie i Dawidowi, żebyśmy wyszli cało z tego pojedynku. Pewnie, walkę damy zajebistą. Pokażemy, że panowie w średnim wieku, w kwiecie wieku mogą się dobrze bić. Oczywiście wyzwanie przyjmuję i no przykro mi kieras, ale obiecałem córce, że wyjdę zwycięsko. Muszę dotrzymać słowa. No to czekamy. Zobaczymy, kto będzie górą. Kieras czy Crazy? Przybicie ostatnich piątek, panowie. Marta, Linki Master. Limit 60 kg wypełniony, 59,5. Karolina. 59,800. Jestem Karolina. Głowa spokojna przed jutrem? Zawsze. Martwiłabym się o twoją, Marta. To nie na mnie spoczywała wielka presja. Uwierz mi, że nie taką presję już sportowo znosiłam. A ty jeszcze nie stałaś w
kimś takim w klatce. To nie mnie wyrzucą z pracy, jeśli przegram jutrzejszą walkę. Nie muszę się martwić, Marta. Już podpisałaś kontrakt z Fejmem na 3. Uprzejmości słowne zostały wymienione. Ja jestem podekscytowana, ponieważ mogę się sprawdzić z profesjonalną zawodniczką. Nie mam w tej walce nic do stracenia. To wielka presja jest po stronie Karoliny. Bardzo dużo dziewczyn już próbowało mi skończyć karierę i ja mimo tego, że Martę bardzo szanuję, to na papierze były to zdecydowanie mocniejsze rywalki, bo były to przede wszystkim walki w pełnym MMA, więc nie jest Marta pierwszą. I wielu tym, co próbowały to dla mnie zrobić, no to się nie udało, więc życzę powodzenia jutro. A jak odpowiesz na tę przerzucaną presję ze strony Marty Linkiewicz i mówienie o tym kontrakcie z organizacją KSW, ewentualnym rozstrzygnięciu na twoją niekorzyść? Czy w ogóle odczuwasz, czy to siedzi w głowie, czy jednak duży spokój i wielka pewność? To, co powiedziałam, to też jest odpowiedź na to pytanie. Nie po raz pierwszy ktoś próbuje mi skończyć karierę, więc no nieraz unosiłam taką presję w głowie. Amadeusz Ferrari! To będzie tym razem Górą 77 300, limit wypełniony. Kamil Szczurek! Dużo lżejszy, 65,5 kg, natomiast czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie? Już za 16 godzin, Kamilku. Czekam, tak jak wtedy czekam ostatnio. Tylko pokaż te jaja w końcu. Tym razem umieszczę je w twoim gardle. No, to zobaczymy. Zobaczymy. Kto komu umieści. Wielkość to jest nic. Liczy się technika. Liczy się cwaniactwo. Zobaczysz. Nie, ty w ogóle mylisz pojęcia, to jest zupełnie inny sport. Ja ci mówiłem, to będą walki pitbullów. Wjeżdżam od razu w ciebie i się nie pierdolę z tobą. Super, czekam na to. Czekam. Czekałem w pierwszej walce i czekam w tej. No. Władca piekieł jest odzyskiwany już jutro. Dla ludzi może to nie znaczy nic, ale dla mnie znaczy... W chuj! I co? Zaczyna się moja era. Masz przepierdolone łaszczyk, będziesz zalany krwią, tak jakby twoja twarz dostała okresu. Kupujcie pay-per-view. Gadać to można dużo. On już gadał za pierwszym razem bardzo dużo. A przewraca się o własne nogi. Więc co to ma gadać? Wchodzimy i walczymy. Adal! 97-0. Danie Czula! 92-400. Już wiemy, co to znaczy. Pu! Teraz wreszcie wszyscy wiemy, co to znaczy. To wygląda chcesz? Nie, dziękuję. Żarty się gęszą, wszystko. Dobrze. Nie masz takiej siły, Rose, jest nie mam, żeby mnie wyprowadzić z równowagi. Wiesz o tym? Tak. Mhm. Dobrze. Nie macie takiej siły, żeby mnie wyprowadzić z równowagi. Nie wie, jak uderzyć, więc uderza w, jednak to jest koperkowa afera, bo każdy z moich znajomych wie jak było, tak więc ja odniosę się do tej całej sytuacji, ale odniosę się po walce, nie będę z jakimś gównem zaprzątał głowy. Moi drodzy, jestem skupiony, tak jak powiedziałem, tylko na narodowy i to jest mój punkt, klapki są już zamknięte na ten narodowy, a oczywiście odniosę się po narodowym i zobaczycie jaka była taka tak naprawdę prawda. To wszystko zaczekało teraz, zacząłem swoją przygodę z Fejmem od walki z Alanem i teraz od walki na walce z Alanem wychodzę na wyższe tory. Wygrywam jutro ten turniej, pokonuję Alana. No i tyle. Tyburski! 92 kg za dyma! 90 kg, 400 gramów! Wszystko, co miało zostać powiedziane, zostało powiedziane, ale teraz zostało do rozstrzygnięcia nam coś jeszcze w oktagonie. Dokładnie, po tej trzeciej walce zostawię ślad po sobie. Aha, chyba zostawię. U ciebie w twojej głowie zostanie ślad. Zostawię to muś. Ślad ostateczny. Zostawię. To trzech razy sztuka. Zostawię cię w tym ćwierćfinale i ślad na psychice. A, to moje słowa są stare, wymyślę swojego, nie? Nie, no nie słuchałem widocznie. Kurwa, czek rozbity, kurwa. No. Tomek mówisz, że rozbity jestem. Jeszcze raz powiedz. Kania u kociogarkowi będzie. Dobra, no co, idziemy. Trylogia. Trylogia przed nami, to już będzie nasza ostatnia walka, bo ja w końcu, kurwa, chcę w tej federacji zawalczyć z kimś innym, mam tą trzecią walkę i mam tą trzecią walkę z Zadymą, ale poznałem... Jak ty ładnie do Czech potrafisz? Potrafię i po tej walce zostawiam Tomusia w tyle i idę na sam szczyt tego turnieju. Grzegorz Grek! 87 600 Dazy!
Tak jest, nie ma najmniejszego problemu. 89 800. Tu jest skupienie, tylko krótka uwaga rzucona przez Taziego, aby uważał na nogi w jutrzejszym pojedynku. Greg, dlaczego twoja ręka idzie w górę? Bo jestem najlepszy. Jestem tu najlepszy w tym turnieju, więc jutro będzie hat-trick. Jutro będzie hat-trick. Chciałbym hat-trick poddań, ale jakieś przeleżenie też wpisuję sobie w to. A słówko o Tazim, bo to jest rywal, który ostatecznie wskakuje do tego turnieju. Czy to jest rywal trudniejszy i czego się po nim spodziewasz? Dużo mówi i tyle. Tyle sądzę o nim. Dużo mówi. No wielkie oczekiwania są z twoim debiutem. Dlaczego jutro sprostasz temu wyzwaniu? Dlaczego Greg zostanie w tyle, a ty pójdziesz dalej? Dziwi się mojej stójki, mi się wydaje, że nie ma dobrego boksu, bo ktoś tam kopie, obala, ale nie, ja się nie dam tak łatwo obalić, jak inni jego rywale. Jest twardo stał w nogach. 92 Maximilian! Limit tutaj nie jest żadnym problemem. 89-100. Bo mnie nie pocałuj. Jutro cię pocałuję. Prawą ręką. Tak. Okej, okay. W porządku. Jak będziesz leżał na ziemi. Zobaczymy. Zobaczymy, kto pierwszy będzie leżał. No dobrze, to zobaczymy. A! Jeszcze tutaj postraszył Piotr Szeliga wiewióra, natomiast ten nie zrobił nawet ruchu głową przygotowany na zagrożenia ze strony Szeliego. Dlaczego jutro te armaty zostaną odpalone i poślą na deski właśnie wiewióra? Ale właśnie meet of graj, tak? Meet of graj, bo no tak jak mówię, no zawsze gdzieś tam w oktagonie każdy spróbuje mnie wymęczyć, dopiero później ze mną walczyć, a tutaj nie będzie czasu na to, żeby mnie wymęczyć, bo jest tylko jedna runda. Wiewiór lubi też wymiany, więc myślę, że to będzie naprawdę dobra walka. Tak, kategoria wagowa jest wyższa, ale to jest MMA. Wcześniej było K1, teraz jest jakby moja dziedzina, mimo wyższej kategorii wagowej idę po kolejne zwycięstwo i ja wygrywam kolejny turniej. Krzysztof Bestia z Tokio, Gonciarz 79-200. Tomasz Gimper, działowy w limicie wagowym do 80 kg, 79,5. Ty serio uwierzyłeś, że ja trenuję od miesiąca? Możesz ćwiczyć i 2 lata, mordeczko. Trzyma jakieś asy w rękawie, próbuje wpłynąć na psychikę rywala. Ostatnie bilety dostępne na Fame MMA TV, tam też zakupicie dostęp w systemie. Jaka jest prawda? Czego możemy spodziewać się jutro i dlaczego Gimper zostanie przez ciebie zaskoczony? I jaki będzie sposób na uwolnienie z wnętrza tej bestii z Tokio? Prawdę powiem jutro. Nie mam pojęcia, co tam się wydarzy jutro, ale wiem, że w chuj chcę to zobaczyć. Jestem mega ciekaw, podoba mi się ten pojedynek, bo tak czułem 2 tygodnie temu, gdzieś tam gadaliśmy sobie na jakimś podcaście, że mówię, on na media trening przyjdzie i nic nie pokaże do samego końca. Nic nie pokazał na trailerze, nic nie pokazał tutaj dzisiaj. Coś tam trzyma. I ja chcę to, kurwa, jutro zobaczyć na 100%. Bardzo jestem zajarany. 94 kg wnosi na wagę Cassius Don Cassio. 98,5 kg. Tomasza. I zobaczymy, kto wygra. Kupujcie pay-per-view na fame.tv. Czemu przeklinasz? Sprawdzę twoją brodę. Zarzekałeś 3 razy. Pamiętaj. Czy nie będziesz przeklinał? Czustka wątroba. No. Uj, będzie cię bolało, no, seneczko. Będzie bolało. A bije mocno. Bije mocno, podzwoń. No. Dowiedz się, jak bije Tomasza Adamek mocno. Super. Ja widziałem. Jutro się dowiesz. Ja box position. Robię to dziecka, niepotrzebna mapa mi. Dawno zarabiałem siano na tym, co odkryli dziś. Ja sprzedaję, ty kupujesz, zobacz, komu rośnie zysk. Pieniądz jest tylko narzędziem, a ja mam duży warsztat. GT3 R9.